Siemanko, z tej strony Simi, witam serdecznie w kolejnym odcinku z Farminga Simulator 23 na moim kanale. Ponad 43 godzinki na sejwie. No i też już w sumie grałem dzisiaj, ponieważ ten odcinek nagrywam również 30, znaczy również pierwszy jako dzisiaj, pierwszy dzisiaj. Wczoraj nagrywałem właśnie dwa albo trzy, chyba trzy odcinki. A ten odcinek nagrywam 30 czerwca 2023 roku około godziny 18.18, czyli właśnie ostatniego dnia miesiąca. I troszkę sobie pograłem pomiędzy odcinkami, więc mamy już listopad, 8 godzina, tu się ładnie dosypuje z przyczepy do kur. Tutaj na polach trwa zbiór rzepaku. Tutaj jest ponapełnione. Siewnik jeden, drugi. Tego też tu możemy puścić. Również rzepak się obsiewa na tych polach. I tutaj też był napełniony środek chwastobójczy do tego opryskiwacza. Był jakiś update ogólnie, kilka dni temu, 26 czerwca, czyli około tam miesiąc po premierze, mniej więcej. Aczkolwiek w sumie nie wiem, czy coś tu się zmieniło. Nie wiem, tam jakieś błędy wywalili, aczkolwiek widzę, że opryskiwacze dalej nie mają tutaj nawozu płynnego możliwego do napełnienia. Nie wiem, czy to jest błąd, czy tak ma być. Ale cóż. Dobra, cóż tam jeszcze się pozmieniało od poprzedniego odcinka. No to sobie mamy dwójka, trójka, rzepak. Na trójce się zbiera, na dwójce już się jest zebrane i się sieje ponownie. Czwórka, piątka to słoneczniki, a jedynka jest również do zbioru trawa. Mamy listopad. Jak tu wygląda, tak wyglądają moje ceny magazynowe, a jak tu wygląda sprawa z ceną oleju rzepakowego? 5800 prawie w supermarkecie, aczkolwiek jeszcze będziemy musieli chyba trochę poczekać parę godzin, ewentualnie do końca tego miesiąca. Dobra, w produkcjach ogólnie też zebrałem sobie te słoneczniki i tam ponownie na polach zasiałem właśnie rzepaki, słoneczniki. I ogólnie przywiozłem sobie te słoneczniki z pola numer 4 i 5 do olejarni. Ostatnio byliśmy w lipcu, teraz jest listopad. Wyszło około 36 tysięcy litrów tych słoneczników z tych dwóch pól. I mam włączoną produkcję oleju słonecznikowego i rzepakowego. Aczkolwiek zauważyłem, że jak jest włączona więcej niż jedna produkcja, to już wtedy nie jest 4800 cykli, tylko jakby połowę, czyli 2400. Mniej się produkuje tego oleju, przetwarza właśnie słoneczników czy rzepaku, jak jest włączona więcej średnia produkcja. Czyli po prostu wydajność jest mniejsza. To w sumie ciekawe, bo nie widziałem czegoś takiego wcześniej w farmingu. Tutaj mam na razie wyłączone, tu się jeszcze wełna przerabia na tkaniny. Także właśnie ciekawa sprawa, że jak się włączy dwie produkcje na raz, no to jest mniejsza wydajność i tych cykli jest jakby mniej. No bo właśnie w Farmingu 22, gdzie jako pierwszy raz były, jako nowość, właśnie były produkcje się pojawiły, no to nie było czegoś takiego i na przykład w produkcjach czy w szklarniach na przykład można było albo włączyć sobie produkcję jednego warzywa, albo wszystkich trzech maksymalnie i w sumie produkowało ich się na miesiąc tyle samo, nie? Niezależnie ile się włączyło. Także w sumie ciekawa sprawa. I jest z tym. Dobrze, myślę, że sobie ogarniemy dzisiaj również trawę. Ogarniemy sobie również trawę. Koszenie na tej jedynce. Tu mamy też zatorka z siewnikiem napełnionym i zjedziemy sobie chyba tym New Hollandem. W sumie kultywator można zostawić, ale New Hollanda sobie podepniemy do
Sobie też kosiłem poza pomiędzy odcinkami. W lipcu właśnie jeszcze tą trawę. No i pasowałoby też właśnie tą trawę skosić kolejny raz i zebrać przyczepą samozbierającą, żeby mieć czym karmić właśnie te owce. Aczkolwiek w sumie to, ale zwrotnie ten niuans fajnie. Aczkolwiek w sumie to, tak czy siak mamy listopad, więc pasowałoby i od razu te bele z kiszonką też zrobić. Fajnie też ogólnie, że wyrabiają się, nie tyle wyrabiają się, co dają radę. Dają radę mocowo. Te ciągniki, które ostatnio kupiłem, czyli właśnie Newfoundlanda i Zetora, dają radę z tym siewnikiem i z kultywatorem. Z maksymalną prędkością, więc... Więc to jest naprawdę spoko. To sobie też trochę poza polem. Skosiłem. Także tak to wygląda aktualnie. O, to muszę robić samemu. Pracownicy akurat nie mogą napracować poza polami. Zresztą oni tu i tak nie robią nic więcej przy trawie poza koszeniem i zgrabianiem. Resztę muszę robić już samemu. Także tak to niestety wygląda. Także skoszę tu sobie najpierw poza polem i potem puszczę na polu pracownika i ewentualnie sobie pośmigam ze zgrabiarką. Trzeba też będzie podjechać po przyczepę do owiec. Łowiec, ogólnie tak to wygląda, mogę też wam pokazać. No właśnie kończy się. Kończy się już trawa, więc pilna sprawa, żeby im tam uzbierać tą całą przyczepę. No i w sumie to już wam mówiłem w poprzednim odcinku, że dobrze, że sobie kupiłem tą przyczepę samozbierającą, bo jednak z bel nie można karmić tych zwierząt. Być może w przypadku owiec też można rozdrabniać sobie te bele za pomocą paszowozu. Ale nie jestem tego pewien. Jeszcze go nie mam. No ale też ogólnie w hodowlę krów też będę chciał się pobawić. Będę chciał się tym zająć. No ale to już jakby miał wolne pieniądze, nie? Jakbym miał wolne ponad, nieco ponad ćwierć miliona, to właśnie chciałbym się też zająć krowami, kupić sobie oborę, zwierzęta, no i potem jeszcze parę innych potrzebnych do tego maszyn. Czyli tam jakieś beczki, mleko w sumie, paszowóz też będzie potrzebny. No a gdybym miał ponad pół miliona, no to kombajn do bawełny też będę chciał kupić, także w sumie zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale całkiem fajnie mi idzie teraz zbieranie. Jakże elegancko. Ale zwrotny jest ten rząd, fajnie, fajnie. Dobra, także dopuścimy pracownika. W sumie... A możemy w sumie i podjechać sobie tym zetorem też tam bliżej pola, postawić gdzieś tam koło kultywatora ten siewnik i podjechać nim po przyczepę również. I ogólnie też wydaje mi się, że ten zetor ma skrzynię podobną do tych masejów, czyli taką bardziej ręczną. A New Holland ma taką bardziej automatyczną, tak samo jak John Deere. Także spoko, to jest sprawa. To jednak poleciał. Śmiesznie. Dobra, możemy sobie ze środka pojechać. Fajna to jest widoczność w tym. Z tyłu, że elegancko. No też sobie z raz czy dwa. Z tą wełną. Pojechałem do przędzalni poza odcinkiem. Aczkolwiek też często trzeba dosyć to robić.
Także tu już jest pusto. I w Korycie też już jest końcóweczka, także pilna sprawa, żeby. Dojedzie. Miejmy nadzieję. Dobra, ten tu sobie śmiga, ten tu już skończył i tam siewnik też skończył. Także w sumie może najpierw sobie puśćmy siewnik. Tutaj sobie na tych dwóch moich polach, dwójce i trójce, również właśnie obsiewam je rzepakiem, ponieważ cały czas go przerabiam na olej. Już jest dużo tych maszyn. Musimy jeszcze go odebrać, bo tam już będzie co innego. Tylko w sumie mam jeszcze na farmie header do słonecznika. Więc trzeba by się tam po niego wrócić. O, tu właśnie z tyłu jest. Przy tym budynku. No dobra. Także wracamy. W sumie nie wiem, jak tu go. Puścić. Ogólnie z tego, co zauważyłem, to na czwórce i piątce kultywator kończy po tej samej stronie, na której zaczął, a siewnik po drugiej. Przeważnie tak zauważyłem. Możemy sobie na razie tu zostawić ten header. No i jedziemy po przystaweczkę. Tu się ładnie trawa kosi. Za chwilę tu z gryberką trzeba będzie podjechać. Tam już też może i czeka na oprysk. Sporo tych maszyn. No i fajnie, że już mam taką większą ilość. Mogą właśnie być niektóre maszyny podpięte na stałe już. Jak te właśnie siewniki, czy kultywator do nich Holanda. No teraz go w sumie odpiłem tego siarek, żeby przepiąć. Ale tak jak na polach sobie pracują, no to cię mogą elegancko być cały czas podpięte, nie trzeba co chwilę czegoś przypinać. Ale tak właśnie przyczepy, czy rozsiewacz, to sobie czasem odpinam. No i do sianokozów jest też sporo maszyn, więc nie ma możliwości, żeby był cały czas z jednej strony. Dobra. Siewnik ma 9 metrów, tak samo jak kombajn. Teraz szerokość, więc puszczę go od tej strony, żeby z tej samej strony skończył, chyba tak? Dobrze myślę? Mam nadzieję, że tak. Ten tu już też dojechał. Coś skręcę, Mikołem zostawił. A troszkę duża ta przyczepa, nie? Troszkę duża ta przyczepa na tego zatora. Fajnie też, że dają radę te ciągniki, które mam i które kupiłem też właśnie około 170 koni. Czyli właśnie też mocy podobnej do tych ciągników, które już były na gospie, które miałem właśnie, czyli Massey i John Deere, tam około 190 koni. Także właśnie fajnie, że... A ten tu już skończył. Fajnie, że dają radę te ciągniki już z tymi pojazdami, które mam. Z ciągnikami. Chociaż kosiarki też teoretycznie wymagają chyba ponad 200 koni jakoś. No to też czy John Deere 190, czy właśnie te około 170 koni, czy Massey, czy tak jak teraz New Holland 170 parę koni. Dają radę z nimi, także elegancko. Dobrze. To może... Do tego będzie prasa. Jak sobie trafię, ją podepnę. Ten tu jeszcze obsiewa. To chyba sobie na razie odepnę.
i podepniemy go do tego Marseja, do zgrabiarki. I jeszcze musimy ogarnąć zestaw do odbioru tych słoneczników. Czyli właśnie przez 4 miesiące, odkąd tam wrzuciłem, skosiłem te słoneczniki i wrzuciłem je do olejarni, przerobiło się niecałe 20 tysięcy. Teoretycznie powinno się tam prawie 5 tysięcy cykli na miesiąc, czyli właśnie prawie 10 tysięcy słoneczników, tak samo rzepaku, na prawie 5 tysięcy litrów oleju na miesiąc. Ale niestety, no jak są włączone na to obie, no to działa to wolniej, więc przerobiło się te 20 tysięcy około słoneczników na 10 tysięcy oleju, a nie właśnie dwa razy więcej. Teoretycznie jest to logiczne, aczkolwiek właśnie w farmingu czegoś takiego wcześniej nie było. Dobra, w sumie to musimy obijać sobie dookoła. My to dookoła sobie objedziemy. Tutaj mamy prawie pełną jedną przyczepę. Niecałe dwa zbiorniki. Także słonecznik właśnie z tych dwóch pól, czwórki i piątki, akurat się tu mieści w te dwie przyczepy. 36 tysięcy około jest litrów, a one mają 37 pojemności, więc fajnie. Więc fajnie. Jak to wygląda tu w tym miejscu? Weszłoby 25 tysięcy około, czyli tam nieco ponad jedna przyczepa. No nie będę chyba na razie tego, nie posiunem, nie będę tego na razie jechał do oliarni wysypywać, tylko sobie wysypiemy do silosu, no i podjedziemy już tam do w takim razie kombajnu, żeby odbierać słoneczniki. A ten rzepak się później pojedzie. No teraz strzeli, trzeba będzie to przewozić, tam dostarczać, a ten rzepak odbierać olej. Także z drugiej strony fajnie, no aczkolwiek zamiast teraz jednej rzeczy, która się produkuje szybciej, mam dwie, które się produkują wolniej. No i sprzedaję je osobno właśnie w innych miesiącach. Także w sumie nie wiem, czy to lepiej, ale spoko. Dobra, gdzieś tam do połowy podjedziemy sobie. Potem chwilę z grabarką pojedziemy, potem puścimy pracownika. Z torkiem sobie pozbieramy do przyczepy samozbierającej, no i potem New Hollandem z prasą. O, podobnie planuję ten rzepak co słoneczniki. Tak to sobie zgrabimy wszystko w stronę pola. Fajna jest ta zgrabiarka akurat. Podoba mi się. Ten 8 ma też z tyłu, więc cały raz ucieka. Ten tył. No tu dwa razy jest koszone poza polem, poza łąką. No i w sumie fajnie, jak zawsze będzie więcej tej trawy trochę, nie? Także sobie pokosiłem samemu. O, pracownik tego nie może za mnie zrobić. Tutaj też chyba pracownika by nie mógł puścić, nie? No i tak jeszcze pójdę dookoła sobie raz i potem dopiero go puszczę. Są 30 dalej, jakoś tak ciemno. Mam wrażenie. No, wziąłem wszystko, nie musiałem odbijać elegancko. No i kończymy to okrążenie, skręcamy w prawo na końcu tego przejazdu i już puszczamy pracownika, będzie mógł sobie tu śmigać.
No i elegancko. Dobra. Także niech śmiga, ja sobie teraz tym pojeżdżę. Tylko muszę tam jeszcze dojechać do końca. Najpierw zbierzemy poprzeczniaka może. No bo w sumie zaczniemy sobie od tej strony. Zaczniemy sobie od tej strony, żeby zebrać to, co teraz zgrabia ten Masej. Bo tu już jest drugi raz zgrabione, więc... No, tu już jest poza polem. Więc jak jeszcze raz przejedzie, to... To już będzie bardzo duży pokaz, więc... Więc sobie zbierzemy teraz. Pewnie do prawej strony się będę starał. No jedź pan, jedź pan. Trochę tu nie ma miejsca. Jedź pan. Kurczaczki. Wyłączymy na chwilkę. I musimy się tu jakoś pomieścić. Nie ten przycisk. Już odjeżdżam. No i dobra, bardziej tej prawej strony się trzymajmy. Aczkolwiek wydaje mi się też, że przyczepy samozbrojące jakoś tak szerzej biorą niż prasy. Takie mam wrażenie. Jednak, nie? Jakoś tak się dużo łatwiej nimi zbiera, nawet takie duże pokosy. Przyjemniej. Czy tu sobie śmiga naprzeciwko? Cały czas elegancko. No już mamy ponad pół przyczepę. Nieźle to planuję. Zastanawiam się, czy sobie dokończyć owijanie tych bel. Już właśnie końcówkę sianokosów zrobić w kolejnym odcinku, czy poza odcinkiem. Bo to już w sumie ostatnio niedawno pokazywałem. Ale w sumie nie wiem. No, ciężko ma ten zator. Jednak możemy sobie z tej kamery troszkę pojeździć teraz. Fajnie tu masa jak śmiga. I elegancką. No i teraz jest taki mniejszy ten pokos już. Przyjemniejszy i nawet dam radę go tutaj na raz zebrać przyczepą. No kurczę, fajnie, fajnie, szeroko zbiera ta przyczepa. Jakby tak prasy zbierały, to by było elegancko. Tu jeszcze poza polem będę musiał sobie samemu zgrabić jeszcze. Czemu to jest włączone cały czas? Już to miałem pełno, prawda? Już to miałem pełno, już się nie zbierało. Mi się nie wyłączało samo? Nie wyłączyło samo? Nie wiem. To jakie ładne pole teraz rośnie. Trochę zachwaszczone. Ale to tu jest jakaś pszenica. Bodajże.
Dobra, no i wysypiamy sobie od razu 1/4 około do tych owiec i zastanawiam się, czy jeszcze sobie nie zebrać. Jak jest okazja do pełna, jak teraz wysypienia. Teoretycznie dobrze by było. Muszę też kombajn odebrać, bo teraz jest pełny, stoi i kasę ciągnie. No dawaj, dawaj. No tam około 1/4 czy 1/5. Już teraz od razu jest napełniona z 11 tysięcy. Czyli no prawie 1/4. Może nie widać tego za bardzo na tym wskaźniku na ikonce właśnie poziomie wypełnienia. Jest on tu bardzo przybliżony. Jeszcze raz. Jak się ich nie puszcza na pole, to oni tak właśnie nie bardzo dają radę dojechać. Dobra, odbierzmy tego, ten już też ostatni przyjazd robi. Także w sumie spoko. No myślę, że w sumie nie będę grał poza odcinkiem. Nagram sobie kolejny odcinek od razu zaraz po tym, żeby też wam pokazać, jak tu wygląda zbiór słonecznika. Od początku do końca. W sumie na drugą sobie wysypiemy najpierw. Dobra, ten tutaj jechał. No a jeśli chodzi o prasowanie, no to trzeba będzie dwa pokosy na raz. Na jeden przejazd, nie? Zrobić, no bo tu już jest taki po jednym przejeździe duży pokos, nie? Troszeczkę jednak spory. Szkoda, że te prasy tak wężej biorą. No ale cóż. No dawaj, dawaj, gazu lecimy. Duży pokos, duża szerokość, ale bierze na raz, proszę bardzo, jak fajnie. Możemy tu sobie jeszcze tego poprzeczniaka zebrać. Uwrocia. Lub poprzeczniak właśnie. Dwa zamienne używane słowa, określenia. No i dobra, pełno, aczkolwiek się nie wyłącza samo. To ciekawe. Puścimy może pracownika, żeby gdzieś tu dojechał. No i dobra, reszta jest do sprasowania. Aczkolwiek dziś już tego dokończyć nie zdążę całego. Mogę jedynie zacząć. No to na dwa razy się chyba uda. No tam już mijaczek mi się wkradł. Oby tu tylko tak w miarę jechać przy krawędzi. Także na padzie to chyba będzie wygodniejsze jednak. Tak jak ostatnio sobie zbieraliśmy. Z drugiej strony też nie muszę aż tego tak dokładnie. O, to jaki będzie pokaz po prawej stronie. Też z trzech czy czterech nawet. Zgrabiany nieźle. Kurczę, nie mogę sobie się wyprostować, ale teraz bel leci, nie? Zobaczcie, ile tego jest. Kurczę, nieźle.
Teraz tak jakoś nawet mi się udało w miarę szeroko. Zebrać, nie? Masaj sobie wykręca. Też tu całkiem sporo miejsca potrzebuje na to. Belka się zabrała ze mną. Zaraz kolejna się dołącza. No, to po prawej kurczaki będzie. Przy krawędzi pola. Jaki będzie duży pokos. Ja no halo, trzech belek to już nie daje rady pchać. Potem trzeba też będzie je owinąć. Aczkolwiek tak jak owijałem ostatnio poza odcinkiem, tam te cztery kostki, które spracowałem podczas jednego z poprzednich odcinków i chciałem nimi nakarmić owce, co się nie udało, ponieważ można tylko luzem właśnie. To właśnie jak pracowałem je i one były tam z przyczepy wyładowane tak cztery na raz, czyli tam dwie, jedna drugiej i dwie obok siebie, no to słabo się tak owijarką je łapało. Bagowało się to bardzo. Gdzieś tam wystrzeliwało. Więc najlepiej jest jednak właśnie tak pojedynczo na polu owijać, tak jak teraz są te kostki. Dobra, wyładujemy sobie te dwie. No i to będzie do dokończenia jeszcze. Teraz tego trzeba zabrać, bo przeszkadza i nawet kombajn nic nie mówi. Nic tu nie informuje, że coś mu nie pasuje. Nawet mi się zrywało. Dobra, myślę, że będziemy kończyć ten odcinek. Dokończymy sobie w następnym. Tymczasem dzięki za obejrzenie tego odcinka. Jeśli się podobało, to zachęcam do zostawienia łapeczki w górę i subika z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. No i miłego dnia wam życzę. Zapraszam na kolejne odcinki. No i do następnego razu. Trzymajcie się. Pa, pa.